Porażką 0-1 zakończył się pierwszy mecz barażowy Prochu Piątki z Olimpią Warszawa, którego stawką jest awans do czwartej ligi. Rewanż zostanie rozegrany w najbliższy wtorek. Podopieczni Roberta Rogali byli zespołem zdecydowanie lepszym i bardziej aktywnym, ale mieli problemy ze skutecznością. Takich nie mieli natomiast piłkarze ze stolicy. Gola na wagę zwycięstwa w pierwszej połowie po rzucie rożnym strzelił Piotr Skrzos. Osiągnęliśmy cel. Przyjechaliśmy tutaj nie stracić bramki. Wiadomo, że są to puchary i rządzą się jakby swoimi prawami. Także ważne jest nie przegrać na wyjeździe, a jak się uda strzelić bramkę, no to jest jakiś pewien handicap, bo wiadomo, że ta bramka gdzieś tam przy układzie takiej samej ilości goli będzie się liczyła podwójnie, także zrobiliśmy coś więcej niż sobie zakładaliśmy. Przyjechaliśmy tutaj zagrać na zero z tyłu, udało się strzelić, także jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego meczu, z dzisiejszej gry. Ja jestem dumny z zawodników, z ich postawy, bo dużo dzisiaj kosztował nas zdrowia ten mecz i cieszę się, że udało się wygrać 1-0. Mimo wszystko rewanż zapowiada się dość ciekawie, bo no jednak tak do końca ta rywalizacja nie jest rozstrzygnięta. Na pewno nie, no 1-0 niczym jeszcze nie przesądza wyniku w tym dwóch meczu, także więc będziemy u siebie na pewno inaczej grali i na pewno gdzieś tam zawsze zespół u siebie się czuje lepiej, także cieszę się, że tutaj jeszcze ta rywalizacja się nie zamknęła. Myślę, że w całym spotkaniu to my byliśmy drużyną, która dominowała, utrzymywała się przy piłce, stworzyliśmy mnóstwo sytuacji. Niestety nieskuteczność dzisiaj spowodowała to, że Polonia ma dobrą zaliczkę przed meczem rewanżowym, natomiast my wszyscy tutaj już na gorąco po meczu w szatni żeśmy sobie jasno powiedzieli, że to jest dopiero pierwsza połowa. Jest jeszcze 90 minut w Warszawie. Przy takim zaangażowaniu jak dzisiaj i trochę lepszej skuteczności myślę, że jesteśmy w stanie tą stratę odrobić i ucieszyć tutaj kibiców, bo mówię, gra nie wyglądała źle, brakowało dzisiaj niestety skuteczności. Rewanżowy mecz w Warszawie rozpocznie się o godzinie 18:00.